Spotkanie Krakowi z Lechem Poznań to jest mecz, który wzbudza największe zainteresowanie w tej kolejce. Oczywiście nie z uwagi na wysokie lokaty pasów i kolejoza, tylko na powrót do naszej ligi po 5 latach Adama Nawałki. Były selekcjoner został już zresztą przywitany przez Michała Probierza, który bez ogródek powiedział, że ma nadzieję, że Adam Nawałka coś zepsuł w Lechu. Pytanie, czy przez kilka dni udało się już dokonać takiej sztuki, bo nie zawsze wszystko od razu zaczyna funkcjonować tak, jakby sobie wymyślił nowy trener. Przypomnę tylko, że w Legii po ciężkich treningach Ricardo Sapinto i fizycznych i po nauce nowej taktyki nastąpiło 1-4 z Wisłą Płock, to przy Łazienkowskiej. Więc ten Lech też nie od razu musi wystrzelić, chociaż oczywiście kibice w Poznaniu spodziewają się zupełnie innego rozwoju wypadków. Liczą na to, że efekt nowej miotły pojawi się błyskawicznie. Adam Nawałka oczywiście jest wielkim atutem marketingowym nie tylko Lecha Poznań, całej Lotto Ekstraklasy, więc choćby z tego punktu widzenia pewnie dobrze byłoby, gdyby były selekcjoner zaczął od efektownego wejścia i dużego boom. Natomiast Krakowi to zupełnie nie interesuje. Probierz walczy o punkty. Probierz być może walczy o posadę, bo tak naprawdę ma bardzo często i w sposób radykalny wytykane, zapowiadał walkę o tytuł mistrza w tym roku. Tymczasem pasy wałęsają się w dolnych rejonach tabeli i grają może nie paskudną, ale niezwykle mało efektowną piłkę, męczą się, często męczą bułę, więc też taki mecz na przełamanie przydałby się bardzo. Gdybym miał typować rezultat w tym spotkaniu, to obstawiałbym, że Probierz tego spotkania nie przegra, mimo że Nawałka niczego w Lechu nie zepsuł. Spodziewam się wreszcie bardzo fajnego spotkania, takiego do oglądania ze sporą liczbą bramek, ale jednak remisowego w starciu Krakowi z Lechem Poznań.